Szykują się pewne zmiany w ewidencji towarów, które mogą w jakiś sposób wpłynąć na drobnych przedsiębiorców, a dokładniej na problemy ich do tej pory z ewidencją sprzedaży. Tak, faktycznie Ministerstwo Finansów przygotowało w kwietniu tego roku projekt rozporządzenia w sprawie jednoznacznego oznaczenia towarów sprzedawanych przez małych i średnich przedsiębiorstwa za pomocą kas fiskalnych. I rozporządzenie to miało wejść w życie i wchodzi w życie z dniem 30 września tegoż roku. I wzbudziło one wiele kontrowersji, wiele obaw właśnie osób prowadzących niewielką działalność gospodarczą, najczęściej są to kioski, małe stanowiska handlowe, punkty sprzedaży w oparciu o małe kasy fiskalne. I polegało ono na tym, że projekt rozporządzenia zakładał, że każdy produkt sprzedawany przez handlowca powinien być jednoznacznie oznaczony co do gatunku. Mówiąc krótko, konsument, który nabywa produkt, musi z paragonu fiskalnego konkretnie wiedzieć, co zakupił, między innymi dla celów reklamacyjnych. Orzeczenie to, znaczy projekt rozporządzenia powstał na mocy orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał przygotowanie tego typu projektu rozporządzenia. Jednak po konsultacjach społecznych, które wpływały zarówno do nas, do biur poselskich, po kilku spotkaniach, które odbyłem tutaj w Grudziądzu z małymi przedsiębiorcami, z różnego sektora, handlu spożywczego, handlu artykułami wędkarskimi, bo tam ten problem był największy, ponieważ powstał problem, jak opisać haczyk, skoro tych haczyków w gamie sprzedaży jest kilkadziesiąt. Wprowadzało to zapewne bardzo duży chaos. Szczególnie w przypadku może nie sieci, bo sieci sobie, że tak powiem, z tym radzą, ale drobnych przedsiębiorców, prawda? Gdzie tu papierkowa robota mogła przerosnąć sam efekt sprzedaży? Oczywiście, że tak, ponieważ drobny przedsiębiorca, tak jak przykładowy pan sprzedający artykuły wędkarskie, mówi mi, no jak ja mam wprowadzić asortyment, kilkanaście tysięcy różnego typu asortymentu, raz, że moja kasa nie jest w stanie obsłużyć tego typu, powiedzmy, przedsięwzięcia, więc musi nabyć nową kasę, co wiąże się z kolejnym obciążeniem, a poza tym czas, jaki jest niezbędny do wpisania tego całego, powiedzmy, asortymentu. W związku z powyższym, podczas prezydium klubu parlamentarnego, którego jestem członkiem, temat podniosłem na spotkaniu. Przygotowałem pismo do pana premiera Donalda Tuska, które wyraziło chęć podpisania grupa kilkudziesięciu posłów Platformy Obywatelskiej. Jednak przed złożeniem tego pisma spotkaliśmy się z panem ministrem finansów, panem Jackiem Rostowskim i tak jakby po rozmowie na temat OFE temat właśnie tego rozporządzenia zamiast 5 minut, jakie miał mieć poświęcone czasu, chyba 20 albo 30 minut na ten temat dyskutowaliśmy. Grupa posłów ze mną na czele, z posłem Scheinfeldem, z poseł Dorotą Niedzielą, zaczęliśmy analizować, rozbieraliśmy projekt rozporządzenia na części pierwsze, tak jakby wskazując, że absolutnie nie służy on drobnemu przedsiębiorcy, że spowoduje duży chaos, duży problem i tak naprawdę jedynymi osobami, którym będzie służył ten projekt, będą osoby sprzedające kasy fiskalne dla przedsiębiorców, których dotychczasowe urządzenia nie będą w stanie obsłużyć. Czyli uściślimy tutaj, rozporządzenie dotyczy tylko małych i drobnych przedsiębiorców. Oczywiście tak, ponieważ duże sieci handlowe za pomocą kodów kreskowych są w stanie na przykład za godzinę zmienić system, mają przecież bardzo drogie systemy operacyjne, które są w stanie dostosować się do nowych realiów handlowych. Natomiast tak zwany mały, drobny przedsiębiorca musi wszystko programować z tak zwanej ręki, tak? I nierzadko musi płacić za pomoc informatyka, który będzie w stanie dostosować, powiedzmy, się do wymogów prawnych. Dlatego z grupą posłów jednoznacznie wskazaliśmy, że jest to problem prawny, ale również polityczny, ponieważ no, nie możemy narzucać kolejnego łańcucha na przedsiębiorców i na szczęście 12 września Ministerstwo Finansów przyjęło tak zwaną nie petycję, tylko tak jakby sposób odczytywania właściwego intencji tego rozporządzenia i z tej instrukcji, którą wydało ministerstwo, jednoznacznie odpuściło tak jakby przedsiębiorcom i już nie ma konieczności opisywania, na przykład, podam przykładowo, jabłka co do gatunku, jabłka Cortland, jabłka Jonagold. Czyli w myśl przepisów, które obecnie obowiązują, wyszła oficjalna interpretacja przepisów. Wyszła interpretacja, instrukcja do wszystkich dyrektorów urzędów kontroli skarbowej i urzędów skarbowych, jak stosować zapisy rozporządzenia, liberalizując wcześniejsze, powiedzmy, zapisy rozporządzenia, odchodząc tak jakby od konkretnego jednoznacznego opisywania co do nazwy, gatunku i tak dalej, i tak dalej. Teraz, powiedzmy, będziemy określać bardziej liberalnie,
Do tego stopnia, że konsultując ten projekt deklaracji, przedsiębiorcy, z którymi pierwotnie omawiałem dany projekt rozporządzenia, którzy je negowali, teraz mówią tak, to jest do zaakceptowania, to nie powinno stanowić dla nas większego problemu.